Co ty śpiący jesteś? Nie. Nie ziewaj. Po prostu ziewać mi się. Wiesz, że to jest zaraźliwe? No wiem. Wiesz o tym, że ten? Że jadę dalej. Nie? Że już jadę dalej pełny. No, będziesz miał parę kursów, ci powiem. No to na pewno, na razie drugi. Ale odcinek będzie dłuższy. No, ogólnie... Chociaż ogólnie całą noc możesz powiedzieć, że wrzucasz odcinki, bo masz internet jak ziemniaka. No, jak kartofel. Nie, no, ja nie mam takiego problemu. No. Ja po prostu niechęci. Nie chcę mi się. Nie no. Live'a może bym robił. Ale nie wiem, czy komuś by się chciało tak oglądać, nie wiem, 2-3 godziny, jak ja jadę prosto cały czas. Tak, to ja też nie wiem. Właśnie. Chociaż mi to nie przeszkadza, bo ja już się przyzwyczaiłem. I ja nie wiem, niektórzy ludzie, nie wiem, ostatnio mieliśmy takiegoś tam kolegę tu zaproszonego już dawno temu. No. To jemu to się, nie wiem, pokosił, nie wiem, ze 30 minut i jemu się znudziło. I on już nie chciał grać nawet. Chodzi, ale u nas, na mapie? No, u nas. No pamiętasz chyba, nie? A, no, nawet kombajn mu kupiliśmy. Pokosił trochę, pokosił i odechciało mu się. No wiadomo. Patryk tak miał grać z nami, też nie gra. No bo on też chyba nie widzi takiego czasu długiego. Siedzenia. Nie, on długo nie siedzi tak jak my. On dużo wcześniej chodzi spać. A co to się stało? Przyzwyczajenie. Ale i tak śpi długo. Do której? 13, 12. No dobra, no to ja śpię zazwyczaj do 13, 14 jak siedzę po nocy. No, jak się położę o 22 spać albo 23, ja wstanę o 7. O 7 wstanę. Jak o której pójdzie spać? Jak pójdę o 22 spać albo 23, wstanę o 7. To wcześniej. Albo nawet o 6, zależy. Wiesz? Czaję. Kurde, jakbym kupił. Nie mam uszczelek w sumie. A może mam? Nie mam. Mogę mieć tylko uszczelkę pod głowicę, ale pod cylinder nie będę miał. No rozumiem, czy ten motor coś robić, tak? Tak, ale to i tak trzeba tłok kupić. I zetkę chcę jeszcze robić na wakacjach. Rozumiem. To ty już ostatni rok do szkoły, co nie? No co ty? To w której ty klasie jesteś? Zapomniałeś? Ja robię sobie ten nowy już. O której? Będę drugiej za rok. Aha. Jeszcze 2 lata. A ty co myślałeś? Nie wiem. No szkurde. Ach, te dźwięki. Dobra, przybliża to bardziej, bo widzę, że mnie oszukuje. To ile w sumie już lat farming tu? 2 lata będzie? No, coś koło tego. Kurde, jak to się sprzedaje, bo zaraz już... Ja pierdzielę. Kochali się, bo i dłuższy odcinek, co? No. Nie wiem, czy ktoś to oglądnie. Może to lepiej pociąć na epizody płatne. Nie, no co?
A może zrobimy ten. Live'a będziemy robić i będziemy zbierać ci najlepszy internet. Tak, nawet mówiłem ci, że coś nie. Albo ci na kartę graficzną, albo ci na kartę graficzną nazbieramy, co ty na to? Na fotel. Na fotel? No. To może lepiej by było na dwa fotele. No, po 5 zł. Oj, wiesz, jakby tak codziennie siadać tam, nie wiem, wieczorami, tak wiesz, ale tak wiesz, ja mówię tak 21, nie? No. Albo tak, no, 20, nie? Ale to w sumie nie za bardzo, to 21, nie? No tak. To może? Może by sobie... By się może by się to zbierało, tak jakby ktoś tam po złotówce, nie? No. Dokładnie. Teraz jadę po trzeci kurs. Ale chyba zmienię ciąg. No, długo ci schodzi, tak? No to weź sobie fenda. No i tak zrobię. Ja fendem tam kosiarka chyba podpięta, ale odepniesz ją. Dobra. Trzeba będzie za niedługo kiszonki narobić znowu. No. Chodzi mi, wiesz, o wiarkę i ten. A już mało jest? Nie wiem, tam trochę parę jeszcze zostało tych belek tam. Belotów. No, belotów parę zostało jeszcze. Ale to nie jest już roboty. No nie. Akurat z tym to nie jest dużo. Elektrownie słychać jak chodzi, jak się jedzie obok niej. Nie. Ty siejesz, tak? Tak. To dobrze. Ja sieję. Powiem, bo teraz, bo wiesz, bo mogę mówić teraz, że teraz posadziliśmy owies. No tak, to ja już mówiłem. Ale owies właśnie szybciej idzie z siewnika, ci powiem. No szybciej, szybciej. Dużo szybciej. Mówię, że miałem pełny siewnik, a moment zeszło. No. Ciekawe. Wszystko jest ciekawe. No. Kabrioleta byś sobie kupił. Auto, co? Nie. Takie na weekend, na takie na wakacje, co? Tak, co jeszcze? Ale kupiłbyś? No. No chyba, żebyś dobre pieniądze znalazł. No. A co, nie jeździłbyś tak na wakacje? Jakby cieplej było? Jeździł. A takie, a ta z kabrioletem to fajnie, nie? No. Jeszcze ten kościół dzwoni, ale on mnie denerwuje. Podejrzewam, że jakby się wziął edytor map do farminga i dał, wrzuciłoby się go tam, to dałoby się to wykasować ścieżkę dźwiękową. Wiesz? Rozumiem. Ten fan stoi pod tym, pod halą? Tak. A gdzie by mógł stać? W rowie zaparkowany? Kabiną do dołu? Nie, no tak. On ma dwie rzeczy podpięte. Tak, bo ja tak koszę często. Na dwie, z przodu i z tyłu.
No. To odczepię te dwie rzeczy, później sobie je podczepisz, jakbyś coś kosił. Tylko ustaw je w miarę prostej linii. W Dobrze. sensie, no, o jedno obok siebie. Jaj, no to sunę, maszyna sunie. Tych, które się od ciebie będą. Musisz wybrać jeszcze narzędzie, chyba pod G. Klawiaturę se użyj, prosić ci będzie. Jak nie wiesz, rozumiesz? Ale wiem tylko. Tylko Szkurde. nie mów, że pieniądze kończą się. Super. Farmingu, farmingu. O, bo teraz będzie odcinek trwał. Ze 40 minut, 23 dni wrzucał. Ta, 5 od razu. Ale zauważyłem, że ci pod koniec zaczęło coś z ekranem się robić. Tak? Zaczęło robić coś się z tym wideo, jakieś takie, wiesz, do góry, do dołu, takie latało. I to ja nie wiem. Chyba procesor coś nie wyrobił. Nie wiem. Nie wiem. Dobra, jadę szybko, bo nie ma czasu się na opierdzielanie. Odczepiłeś? No. Dobra, SCPU. jadę się tankować. Jedziesz się zatankować? Tak. Ja też będę jechał za niedługo. Mam 6%. Oj, to wiadomo, że dużym silnikiem to idzie w miarę szybko, bo pomyśl sobie, no to musiałbym dwa przejazdy robić, jakbym takim robił mniejszym. W sumie można kupić jeszcze mniejszy, nie? No, tym to się jedzie dopiero 40 parę. Aż beczka w górze skacze. Podała. No. O, nawet znaczniki działają do silnika. Tak? No. To dobrze chyba. No, tylko ja ich nie używam. Bo No bym o drzewo zahaczył. bo kto je używa? Widzisz mnie, jadę? O, widzę. No. Długi będzie. No, nie krótki. Może ty powinieneś robić tak jak ten. Nagrać parę dziesiąt odcinków, podasz mi hasło i login, to ja ci powrzucam na moim internecie. O, No, wtedy to by szybko było. w sensie kupisz pendrive'a jakiegoś dużej pojemności, nagrasz dużo. Ja to pomontuję. Ale wtedy już nie musisz się bać o wagę. I to bez różnicy będzie. Możesz nawet, wiesz co, może ważysz nawet 50 giga ten plik. I tak go wrzuci. No wrzuci. Dobra. Tankował Wkładamy. ciebie? No. No szybciej idzie, za dużo szybciej. Tego opcji.
już prawie na miejscu. Ty już na miejscu. Mam nadzieję, że tu się będę mieścił bez problemu ciągnikiem. A co, on dużo większy jest od Ursusa? No trochę jest, ale tym ciągnikiem problemu raczej nie powinno być. Jeju, to jeszcze jest pokrzaniony tu, bo tutaj trzeba tak blisko podjeżdżać. Bo z daleka nawet wjadę tu, ale... Ej, no nie chcę mi wczytać tu. No mam już, dobrze. Ej. Ja... No. Co za wapno. Chore. A co? Nic, ciągnikiem palnąłem wapno. Aha. Lecimy na bazę. Wejdź tam w ten i zobacz, ile jeszcze tego mleka zostało. Już patrzę. Mleko 8 litrów. 8, no. 800 litrów. Tyle ile ta beczka ma, nie? Ona ma 8000. No to 8000 zostało, czyli jeszcze jeden kurs ci został. No. Parę razy, żem pojechał. No. Parę razy. Po dwa razy. No. Farming Simulator. Ej, symulator. Oj, nie cofaj tak. Zatankowałeś już się w nim? Jeszcze troszkę. Rozumiem. Dobra, teraz jest pełne. Mogę. Mogę ruszać. To ruszę. Nie zajeżdżaj mi drogi. Kierunek włączyłem, co ty kierunków nie widzisz? Nie widzę, bo ja się nie byłem w kabinie wtedy. Wiesz? Rozumiem. Teraz zobacz, ile tego mleka jest. No, było 8000, już teraz jest 54 litry tylko. Zostało? Tak. To ja już nie będę już... mniej... No nie, no. Już wystarczy za tym. Nie będę jechał z połową beczki. No, jakiej połowy? To nawet połowy nie będzie, to będzie 1% może. A no, to nawet nie ja. Nie ma sensu. Chłopie, bokiem leci beczka, jak skręcam się w zakręt. Czaj? No.
Rozumiem wszystko. Ot wy skurczybyki. No coś stało. Cena owsa poszła w dół. Ej. To nie ładnie. Trudno. Trudno. Nie zawsze się zarabia. Nie? No tak, różnie. Najwyżej poczekamy na lepszą cenę i tyle. Tak. I w piku sprzedamy. W naczepach będziemy trzymać. Ale to tylko wiesz. Dopóki nie posiejemy od nowa, nic zrobimy, rozumiesz? No, rozumiem. To ja chyba 20 już nie będę siał. Od tym, że owiesem, owsem. Chyba bo to nie ma sensu. No jak mówisz, że spadła, to nie. A było tak ładnie, była nic wzrostowa w dół, znaczy w górę. No wiesz, no to spadło. Ale to chyba przez czas. To chyba przez to, że czas przyspieszyłeś, wiesz? Może tak być. Wszystko możliwe. No nic, skończę już to niż. Już nie będę zostawiał tego, tak nie? No tak. Nie no, zawsze coś innego posadziliśmy, nie? No tak. Po ścianach ciągnikiem. Nie szkoda ciągnika? Nie. Oj, wiesz, mógłbym sobie otwierać te znaczniki i wtedy bym nie musiał patrzeć na siebie, tylko po prostu kołem bym trzymał się znacznika, wiesz? No tak. No, w sumie jakiś realizm by był wtedy, nie? No. No i jest 6 milionów 800 tysięcy 1058, nie? No. Euro. Oczywiście, że w euro. Nie, w złotówkę. Na złotówki byłoby to więcej niż 6 milionów. To na pewno. Ten samolot lata. Powiedz mi, a gdzie byś wolał pracować? W Polsce za 10 zł, czy za granicą za 10 euro? Za granicą. No właśnie. Wracam już na chatę, sprzedałem. No i będziesz zaraz kończył odcinek. No. Choć będzie długi. Trochę. No, trochę tak. No, nie wiem, czy z 2 dni będziesz rzucał. Nie no, nie przesadzajmy. No to powiedzmy, że całą noc i cały dzień. Pasuje ci? No, coś takiego. A ty masz limitowany taki ten internet? No. Nie limitowany internet.
O, już zaczął rosnąć, już wykiełkował nawet. Wiesz? Rozumiem. Czyż? Więc to w tym... No. Więc... Tylko zostawiam jedna... No Więc dobra już. W tym odcinku będzie na tyle. Zapraszam to ja... do no, dzięki. No, dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków. Pamiętajcie, zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz. I zapraszam do następnych odcinków. I wbijajcie do kolegi na kanał. Link będzie w opisie. Siemanero. Dzięki za oglądanie.